Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Dead Island Riptide, produkcja Techlandu, odświeżona przeze mnie z powodu takiego, że naoglądałem się trailerów z Daylight po prostu. Dobra, jeszcze raz musimy podnieść zabójcze tamto, ale przypomniałem sobie właśnie, mieliśmy miejsce na nie. Dobra, możesz pamiętać, jak szybko się wchodziło w ekwipunek. O, patrzcie państwo. Dobra, z poprzednio wyrzucaliśmy, a w sumie Casted. Ale nie, moment, może najpierw to o najniższej wartości. Czyli maczeta już leci i obezwodniający taktyczny nóż podwójny też. Dobra, tamto. Tamto czy tamto, obojętnie. Nie, ale w każdym bądź razie w dzisiejszym odcinku, który mam nadzieję będzie ostatnim już, zrobimy sobie misję z głównego wątku fabularnego. No cholera piechol, nie tu. Trzeba wejść w zadania z prądem. Dokładnie, tylko tym razem nie będziemy biec tam 336 metrów. Nie, co to nie. Ale skorzystamy sobie z mapy. Ale najpierw skorzystajmy z mapy naszej własnej, podręcznej, żeby wiedzieć, co to jest za część świata. Warsztat, misja Santa Maria, przejście do tuneli. A nie możecie mi po prostu pokazać mojego głównego celu? Nie, podejrzewam, że to po prostu będzie na samym końcu, bo to jest jedna z ostatnich misji, więc tak daleko jak zabrnąłem w grę, to tak pewnie tam znajdziemy tą misję. Dobra, to weźmiemy szybką podróż. I teraz tak, ej, misja Santa Maria. Ale nie, to za wcześnie, na sam koniec, za Henderson, albo w sumie może nawet wy. Henderson, stacja promowa, kilo na Starym Mieście, posterunek wojskowy Palanai. Nie, stacja promowa niech będzie, w takim wypadku. Dobra, okej, okay, no to teraz tak, ale o co chodziło w tej misji w ogóle? Bo wtedy pamiętałem, wiedziałem, że trzeba Maggie donieść nieprzychylną wiadomość, a teraz co? Z prądem? Czy może trzeba odpłynąć, więc może dobrze wybrałem port? Ha! Dobra, zaraz zobaczymy, bo teraz praktycznie ten moim zdaniem glitch, ale po prostu tak naprawdę niedopatrzenie programistów, że zmieniają się obiektywy, kiedy się przechodzi przez loading screeny, teraz działa na moją korzyść, bo zmienia zawsze na ten z głównego wątku. Więc no, z racji tego, że chcemy tą misję wykonać w tym odcinku, więc TO mi się bardzo przysłuży. Oh shit. No i proszę bardzo, 270 metrów, jedyne i już cel, kres naszej podróży. Dobra, szmata raz. Okej, Logan, gadaj, zdrów. Tu pusto. Dobra, ale czemu teraz nagle kolekcjoner diamentów? Nie, wcale nie o to chodzi. Apteczka, napój, jakiś alkohol. Oj, nie, co to jest? Elektrośmieci? Tak, złom elektroniczny. Gaśnica pewnie byłaby przydatna, no ale ile można taszczyć rzeczy? Zresztą spójrzmy, co on ma. Siekierę, katanę, drugą katanę, kałacha, maczugę, wakisashi i siekierkę. No i oczywiście własne pięści jeszcze. Bam, bam. Nie, słabe na maksa. Ale w sumie mógłbym spróbować jakichś zombiaków poukładać, ale nie. Dobra, naprawmy ekwipunek, bo to na pewno będzie przydatne, ale... nie, klucz francuski nie. Może jednak faktycznie broń obuchowe są troszeczkę gorsze od tych zadających rany cięte. Dobra, wszystko naprawione. Rozumiem, że tu można wyjść. Aha, pchnięcie drzwi powoduje, że otwierają się w moją stronę. Nie jest to produkcja Techlandu pozbawiona wady. Tego nigdy nie mówiłem, ale moim zdaniem w dalszym ciągu najlepszy symulator inwazji zombie. Tam? No shit, dobra, tutaj naokoło. Shit. A wiecie co? A może to przyspieszmy troszkę? Wow, stop. To są jeszcze jakieś inne drzwi, są zablokowane. Może w środku jest jakiś zombiak? W ogóle jakim cudem mogłem pominąć je wcześniej? O, już myślałem, że się nie otworzą, bo pasek prawie nie zszedł. Na krzywy ryj! 10 z 25. Nie no, ten achievement powinienem mieć odblokowany już na samym początku. Nie, serio, coś tu ktoś, jakoś coś? W kasie chociaż? Nie no, ledwie dwie stówy, ale... O, dobra, to jest przydatne. I niech będzie. A teraz już pamiętam i wiem, czym się przeładowuje, więc zobaczmy, czy idzie. Nie, mam max w kałachu. To może nie, faktycznie jednak siekierka w dłoń. Albo wiecie co, faktycznie siekierka, a nie siekiera. Gdzie bohater szybciej się poruszał. Delikatnie. Dobra, czyli tutaj nie było w sumie nic fajnego. Więc pozostaje iść tędy, wejść tutaj na górę, przeskoczyć barykady chroniące ludzi przed zombie, załatwić tego, rzeźmieszka.
Nie ma takiego wylegiwania się. Kurde. Ja po prostu wstałbym na nieodpowiednim momencie. Dobra, poskaczmy sobie. Zawsze przydatne, zawsze fajne. Ty może zajedź już na dół. Ty daj mi stalowy pręt. Dobra, papeć na pasze. Nie, ale serio, naprawdę, ataki nogami to jest broń ludzi, z której powinni korzystać najczęściej, bo nogi są dłuższe od rąk. Stwarzają odpowiedni dystans, but w klatę i faktycznie zombiak będzie zamroczony i wyprowadzony z równowagi. Chyba, że zdąży dziabnąć się w nogę, to znaczy, że nie jesteś wystarczająco szybki, tu ściochu. No, albo nie potrafisz w ogóle nogi podnieść, żeby wymierzyć kopnięcie w klatkę piersiową. Ej, nie, stop, na górze, tak? Bo już chciałem tutaj sobie skrócić zaskakując na dół, ale bym skopał, bo to jest dopiero to podejście. Nie. Tam nie idziemy. Ej, no co? Musiałem się schylić, naprawdę? Kucnąć? Żeby tam przejść? Dobra, ten jest biegnący. Bardzo biegnący. O, szyb, dobra. Nie trafiamy papeć. I to może być właśnie zguba, jeżeli będziesz stosował tą taktykę. Oj, wow, przecież ty tu... Ej, ty tu leżałeś przed chwilą, ej! Kurde. Jednak nie ugryzienia, cios jakimś tępym narzędziem sprawił, że Logan poległ. Dobra, może jednak siekiera. Bo to zawsze, jak już trafisz, to zombiak leży. Albo bez kończyny, albo bez głowy, albo po prostu wyprowadzony na tyle z równowagi, że... musiał się położyć. I to byłeś ty, frajerze. Co tam masz w ręku? Nóż? Z nożem na mnie? Kurde, dziękuję bardzo. Wezmę za to twoją głowę. Może nie ściętej głowy. Nie, akurat to jest spoko. Wiem, że polski team robisz to niezwykłe przetłumaczenie angielskiego tekstu, tylko autentycznie. O, Polak w tym maczał palce. Dobra, wymachuję cię troszeczkę za dużo. Różnymi rzeczami. Więc może teraz powymachuję ja. Jak ten, jak on miał? Jack Torrance. Jeżeli kojarzycie bohatera z książki Stephena Kinga pod tytułem Lśnienie, to wiecie, o kogo chodzi. A zresztą też film mogliście oglądać Stanleya Kubricka przecież. Jeszcze chyba bardziej popularny od książki. Choć też, kurczę, moim zdaniem świetny. Tylko autorowi się nie podoba. Nie Kubrickowi, tylko Kingowi. No bo tam jest troszeczkę pozmieniona fabuła, powiedzmy. W ogóle Jack Torrance nie jest tak nakreśloną postacią, jak być powinien. No i w związku z tym King postanowił wypuścić swój jakby przekaz audiowizualny opowiadający o wydarzeniach z Lśnienia z książki, no i to jest podzielone oczywiście na parę części, długich części, niektóre dwugodzinne nawet. No i autentycznie jest jak w książce. No, fabuła rozwija się powoli. Postacie są bardzo barwnie nakreślone. Wiemy o nich dosłownie wszystko, jakieś flashbacki, coś. Ogólnie wiemy na ich temat naprawdę, nie no, może nie wszystko, ale większość rzeczy, naprawdę mało jest tajemnic. No i tak ślamazarnie trochę wychodzi ta fabuła. Jednak Kubrick chyba ma większy talent do robienia filmów, ale King ma lepszy talent do pisania książek, po prostu. Nie, cholera. Typowego klucza francuskiego ja na pewno nie chcę. Też nie wyrzucę go przez zadanie na pewno, ale wyrzucę go stąd. Dobra, stop, kurde, brnę gdzieś, ale to właściwie chyba z... Nie, ej, dobry kierunek. 215. Trzeba przebrnąć przez wodę, ale to może w ten sposób. Żeby się nie kłopotać zbytnio. Tak, coś się zaraz... Łooo, widzieliście tą główkę z lewej strony. Tak wpadła zobaczyć, co u mnie słychać. Przełamała czwartą ścianę. Dobra, sporo punktów doświadczenia. Ej, faktycznie, zaraz wbijemy nowy poziom, który to już będzie. 60 któryś zapewne. Ale tam właściwie nie wiem, czy to się sprawdza i nawet szczerze mam to gdzieś. Po prostu chcę dokończyć tę grę. Mieć ją odhaczoną z mojej listy, a przy okazji dobrze się bawić, bo to akurat ta gra mi zapewnia mimo swoich licznych błędów. I niedopatrzeń, no dobrze, pójdźmy już proszę. Łooo, za dużo, po mnie. Kolejny raz w tym materiale. Ała. Boli, autentycznie boli. Ale cóż poradzić, teraz zaboli ich. Chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie pod tą siekierkę, chodźcie, chodźcie. Oj, mys. Ale drugie, że najbardziej to tam. No, żyjesz jeszcze? Nie. Ale jeszcze mogę dodatkowo pozbawić cię głowy, ale ten chciał już pomścić twoje krzywdy, no, solidarność wśród zombiaków. A myślałem, że to bezmózgie kreatury. Właśnie dlatego w sumie szukają mózgów, bo są bezmózgie. I to jest ich największy przysmak. Chyba któryś wstał tam jeszcze, nie? Nie, żaden. O dziwo.
Ej, dobra, to jest 1140 metrów stąd. Kurczę, mogłem wybrać kino, bo kino jest tutaj. Dobra, trudno. Kit z wami, zostawiam was z tyłu. Jestem szybszy, zdecydowanie, ale nie mogę doprowadzić do takiego stanu, że zupełnie opuści mnie moja stamina. Siły witalne sięgną zera. I nie będę mógł sprintować, ani wymachiwać przedmiotami. W sumie, moment. Czy shotgun ściąga staminę? Co to shotgun? Kałach. Nie, ani trochę. Pięknie. Dobra, spapczujmy go, może do reszty. Więc jakby mi się skończyła stamina, to po prostu... Oh shit. Oh shit! No nie, nawet nie wtedy. Się okazuje, że nawet wtedy, kiedy biegnie witch. Wiedźma. O, jest, 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 jest. Ale się nie zbliży. Nie ma opcji. Ej, kurde, z tobą mam dużo tego życia, naprawdę dużo. Ale ona boi coraz mniej. No ej, no ginie już, kurde. No. O, jeszcze ktoś tu biegnie. Coś jeszcze słyszałem. Cholera. Nie lubię czegoś takiego. Jak słyszysz krzyk coraz głośniej, a nie wiesz skąd ktoś biegnie, nie? Nie ma straszniejszej rzeczy. Dobra, połaszujmy te owoce. Na potęgę, choć w sumie moment. Czy ja nie powinienem mieć teraz pełnego życia? Tak właściwie. A w sumie. Zepsuty wielki kij baseballowy. Nie. Wartość jego to 603 dolary. Jest za mało, żeby się fatygować w ogóle i schylać. Ej, to jest dosłownie tutaj? Może w kościele? O, shit! Stupid motherfucker. Dobra. To skoro to już mamy za sobą, to może jeszcze tego na pełnym sprincie papcie. Wtedy powinni być maksymalnie wytrąceni z równowagi. No ej, no gracz ma przyspieszenie wtedy. W Daylightie oby to było lepiej. Nie, jakoś w sumie w Daylightie już pełen parkour wchodzi w grę, więc ha! Na pewno coś takiego jak prędkość jest wzięte pod uwagę. Dobra, opróżnijmy walizeczkę. Okej, tam! Czy muszę zejść tędy? Serio? Ej, dobra, bo zaraz się jakiś zombiak za mną zaczai. Ej, nie, sorry, to tylko... Nie, jednak wstaję, nie, już myślałem, że jestem po prostu paranoikiem. Dobra, masz tu papora. Masz tu siekierę. Albo, kurde, dajcie katankę. I głowę. Aaaa, no dobra, trudno. Mydło. No nie wyglądał wcale na czystego, ale w sumie moment. No dobra, zombiak już się nie myje, to na pewno, ale właściciel tego ciała jeszcze przed zombiakiem pewnie szedł gdzieś pod prysznic, stwierdził, kurde, jestem taki brudny, że muszę się, kurde, wreszcie umyć i wali mnie to, czy zginę, czy nie. No i... no i niestety zginął. Ej, dobra, ej, nie, tu nie spadnij w tą dziurę teraz tutaj, proszę cię. Pamiętam, tutaj chyba skończyliśmy poprzednie podejście do tej serii. Mniej więcej tutaj zorientowałem się, że znowu przełączyło mi waypoint. No, ej, a właśnie, moment. Zadania. Z prądem. Dobrze. Okej. Okay. Tutaj na dół wystarczy zejść spokojnie. No dobra, no to ahoj przygodo. Użyj drabiny i zobaczymy, co tam się czai. No jak widzieliście, w menu tam były oznaczenia sugerujące... O kurde, dobra, pięknie zacząłem. Pięknie. To były oznaczenia sugerujące trudność tego zadania i było wszystko na maksa. Samo i doświadczenie, które możemy zyskać. Znajdź swój cel w obrębie oznaczonego na zielono obszaru, widocznego na mapie. Multum zwęglonych ciał, niektóre jeszcze się nawet palą. Tam już ktoś biegnie? Nie, chyba nie. Więc może faktycznie najpierw ulepszmy, coś ulepszmy, naprawmy sprzęt, ale... Najpierw szwendarz na 60... który? W 7 poziomie? O, shit, dobra. Robi się poważnie. Moment, ty nie będziesz chciał wstać, nie? Świetnie. Cieszy mnie to bardzo. Amunicja do strzelby? Nie, ale macie do kałacha? Pewnie, że macie. Są te niebieskie. Tutaj zapewne też, ale moment. No właśnie. Nikt się za mną jeszcze nie czai. Ale moment, jeszcze sekundkę. No ty kurczę, ścinki. Postrzelajmy jeszcze trochę do tego. Dobra, jest martwy? Pewnie. Więc przodujmy. Tu widziałem jeszcze jedno pudełeczko. O, patrzcie, jeszcze idzie. Ktoś. Tam był head, mam nadzieję. Czy muszę jeszcze poprawić? O te... A, jednak idą do dźwięków, autentycznie. Dobra, spoko, bardzo mi się podoba. Zapomniałem o tym najwidoczniej. Więc ciche przekradanie się już było wcześniej niż w Daylightie. Dobra. Mała paczuszka. Naboi do karabinu.
No kurczę, co ja wziąłem za kijek znowu? Chciałem tylko pieniądze. Więc wejdźmy. Szybciutko. Wywalmy ten szmelc, bo naprawdę on jest jeszcze osłabiający i prowizoryczny do tego. Nóż. Ej, proszę bardzo, wyrzutnie rakiet. Plus same rakiety. Nie, dobra, jeszcze raz przeładowanie. Amunicja. Dobra, powiedzmy, że to jest chyba max tego, co mogę mieć. Siekiera. Owoc. Tych naboi nie możemy. Dobra, chodźmy tutaj, zreperować sprzęt, skoro to ma być jedna z ostatnich misji. No, co jest grane? Patrzcie, wchodzę, nic nie wciskam i on schodzi, więc może w ten sposób? Aaaa! Przechytrzył system. Żadne bugi nie są mi straszne, trzeba znać tylko sposób. Trzeba podskoczyć i wcisnąć drobinkę. Prędki karabin automatyczny, jego wartość to 2084. A mój? Karabin automatyczny. Impact to 4000, ale dobra, to jest ulepszone i w ogóle nie, dobra. Ale podnieść można. Najwyżej gdzieś się sprzeda później. Siekiera, motyka. Nie, dobra, to nie to. Ale siekiera tam była. Dobra, teraz nie mogę sobie pozwolić na szybkie zejście z tej drabiny. Też na zeskok. Może w sumie pójść na drabinę. Aha, jeszcze takie coś. Powiesz mi, gdzie jest ten mój cel w obrębie tego. Nie, dobra, kit. Szybko zróbmy. Obrzucałem na nich wszystkich nożami, jak leci. Nawet tych jeszcze leżących. I tych ledwo co wychodzących za narożnika. O kurde. Powiem szczerze, przestraszyłem się trochę. A gdzie jest ten zombie? Ten jeszcze żyje? Nie, no który mnie teraz dziabną przed sekundą dosłownie. Oj, główki pięknie odpadają. Dekapitacja rządzi. Że jest to oczywiście przeprowadzana na zombiakach. No kto mnie teraz trzepnął? Że zombiaki rzucają z góry cegłami albo coś. Nie, serio, naprawdę. Ej, ten się jeszcze podnosi. Dobra. Teraz już się nie podniesie, to na pewno. Co jak co, zombiaki są twarde, ale bez głowy nie funkcjonują. No dobra, dawaj. W sumie a propos głowy. Co poszło? Ej, nic nie poszło. Dawaj, łeb. Czy może tutaj wejście? Przejście? Nie. Ale zostać w takim ślepym zaułku z zombiakami nacierającymi, ale to musi być przypał. Ale z drugiej strony, jak jest duża grupa zombiaków, to w takim pomieszczeniu najwięcej szans. Papeć, papeć, ewentualnie jakaś główka. Papeć, papeć, dystans po pierwsze, utrzymywać. A później jak uszczuplą się ich szeregi, to jakoś się przedrzeć i można wyjść cało. Nawet z takiej opresji. Przynajmniej moim zdaniem. Oszyt, dobra? Tos i skąd? A wy, po prostu wy. Dobra, jeden. Ten zdąży się podnieść oczywiście, ale spokojnie. Ej, kurde! Bez przez... Łoszy! Bez kitu, naprawdę teraz albo Logan jest turboleszczem, albo oni są kozakami. Ej, dobra. Fajnie, że taki zamaszysty zamach zrobiłeś. Ej, jeszcze... Na szczęście niedługo. Siano, siano. Śruby. A w sklepiku... Szpadel! Dobra, mógłbym was pogrzebać teraz. Urządzi wam należyty pochówek, ale sorry, nie ma na to czasu. Są bardziej palące sprawy teraz. Na przykład otwieranie szafeczek i wyciąganie szmat. Nie, ale serio, dobra, co mam znaleźć w tym zielonym obrębie? Przydałoby się to wiedzieć, więc rzućmy okiem na zadania. Teraz tak, dotrzyj do doków. Aha. To nie wydaje mi się, żeby to był problem. Nie zgadnę, takie miejsce koło wody, nie? Dobra, wydaje mi się, że moje oczko to wypatrzy. Dobra, ilu? Trzech? Fuck, dobra, no to zamiast papci od razu siekierka. No i zostaje tylko jeden, który stwarza jeszcze jakieś zagrożenie na dłuższą metę. Ej, tamten jeszcze? Skąd tamten się wziął nagle? Kurde, ziomek. Masz jakieś życie w ogóle? Boomera. Nie, uwielbiam umiejętność pasywną boomerang, że ile tam, nie wiem ile mam procent, ale chyba 50 już, bo jest rozwinięta na maksa, a zresztą co mi szkodzi, żeby to sprawdzić. Umiejętności. Gdzie to było? Boomerang, tak? Szansa na odzyskanie rzuconej broni 50%, dokładnie, więc no. W jednym przypadku na dwa. Moja broń do mnie wraca. Okej, rozumiem, że tu trzeba zeskoczyć. Ale można w ten sposób? Widzicie, nie. Jednak nie. Bohater niby się zamierza do jakiegoś skoku, ale jednak to mu się nie udaje.
Nie, serio? No przecież nawet ikonka wyskakuje, jest nawet podejście tutaj, więc czemu miałbym nie móc przeskoczyć? Ej, no kurde. Takie niewidzialne ściany, no, takich to ja nie lubię akurat. Ale dobra, podejrzewam, że i tak będę tam musiał wejść. Więc może jakieś hedy z 2 bądź 3, żeby jakby co, jak później tam zejdę, żeby nie było problemów. No nie no, serio? Naprawdę nie mogę? Nawet stojąc na tych skrzynkach? Oj, szybko. Nie, wydawało mi się, że... Nie, złowrogo się zrobiło nagle. No granie w nocy, kurczę, to jednak nie jest najlepszy pomysł, kiedy grasz, jak kurczę, w takie gry. Nie, dobra, nie znajdę do was tędy, muszę spróbować inną drogą jakoś. Tu też nie przejdę, ani nie przeskoczę, dajcie mi tą taśmę tylko. W sumie te dolarki. Kurde. To, ale przypał, ej, dobra, to są jakieś drzwi. Czy ja mogę jakoś tam się dostać? Nie, bo to jest ślepy zaułek, a przez ten sklep się nie przedostanę, bo te drzwi są zamknięte i nie idzie ich otworzyć. No to gdzie mam iść? Dobra, zielone kółeczko jest duże, naprawdę sporych rozmiarów, więc może na przykład wyjście znajdziemy tu. Przeskakuję przez śmietnik, okej, dobra. Zapowiada się obiecująco. Aha! I tak jest w rzeczywistości chyba, bo tu jest jakieś wejście wyżej. Dobra, jedna kondygnacja higher, więc... Dobra, spokój. Raz i dwa. Wystarczy oszy. Pani skąd tu się wzięła? Nie, serio, naprawdę. One gdzieś tam leżą sobie zawsze, bo to nie jest tak, że się pojawiają znikąd, ale czasami naprawdę potrafią pojawić się jakby znikąd. Naprawdę, robią zaskoczenie. Szok. Fear factor rośnie. Dobra, ale po co kopać panią? Jeszcze martwą, leżącą. Ej, może faktycznie to jest tutaj. Tutaj nie przypominam sobie, żebym był wcześniej. Jest i woda, więc okej, może zbliżamy się faktycznie do doków już. Logan, serio nie rozumiem, czy przydałby się napis. O cholera. Nie, może lepiej nie. Okej, powiadasz, że tu jest was kilku, więc może tak sobie wskoczę. Może jakiś papeć. Ej nie, bo oni potrafią na mnie ten. Zaatakować mimo to, że staję na podwyższeniu, więc haha! Wow, serio. Woj, tu jeszcze za podwyższeniem. Dobra, a sięgnę was stąd? Pewnie, że sięgnę. Można być przez ścianę, to trzeba z tego korzystać. I podnieśmy dezodorant, bo po tej akcji delikatnie się spocił Logan, najwidoczniej. W sumie ja nie czuję żadnego sprodu. Ale w sumie nie wszystkich pod śmierci. No nie, spoko, że da się sięgnąć przez tą barykadę. Ułatwiło to trochę robotę. No, jeszcze parę ładnych kopnięć. No, chciałbym, no właśnie, skoczyć. Serio, to może być tutaj faktycznie? Yeah! Oj, kurczę, a widzieliście, jaki piękny unik zrobił? Jak padł? Przed moim horyzontalnym cięciem? Koleś, nie, naprawdę. Za życia musiałeś mieć naprawdę dobry refleks. Albo trenowałeś MMA. Lub coś w tym stylu. Nie, maksymalny zapas amunicji. Widzisz to chmarę dymu? Co jest grane? Mogę ci kopnąć? Pewnie nawet go mogę kopnąć tutaj, no nie wierzę. Dobra, ale już go zdzielmy toporkiem, bo czemu niby nie? Martwyś czyś żyw? Bo jeśli żyw, to dokończę twego żywota, waćpanie. Nie? No to spoko. Niestety, ta chmara dymu świadczy chyba o tym, że tutaj trzeba się udać. Fuck. Przestraszyłem ci goście. Po prostu stał sobie za zakrętem. Za winklem. No nie. Włączę umiejętność specjalną, ty łosiu! Jest. No, ale no! Dobra, jest po niej. Szybko. Kolejnego. No, fuck! Ale jest nowy poziom. Chociaż tyle. Ej, dobra, to jeszcze zlevelapujmy Logana szybko. Gdzie teraz mogę? Szansa wywołanie krwawienia przy aktywnej furii. Po co, jak to od razu zabija? Więcej punktów doświadczenia i pieniędzy w trakcie grupowej furii. No niestety gram sam. Postać nie można przewrócić podczas furii. Ej, to by było przydatne. Teraz tak, szansa na natychmiastowe zabicie wroga przy aktywnej furii. No i tak padają naprawdę szybko. Zwiększa obrażenie zadawane bronią palną o 5% jedyne, jeżeli to teraz pyknę. Słabo. Szansa na natychmiastowego zabicia wroga bronią rzucaną działa tylko na przeciwników na tym samym lub niższym poziomie. Też nie. Zwiększona szansa na trafienie krytyczne bronią rzucaną.
Nie gram bronią rzucaną, ja rzucam bronią białą, po prostu. Ale w sumie, czy tego nie można zakwalifikować później jako broń rzucanej? No właśnie, loga na 66 poziomie, a zombiaki teraz widzieliśmy, 67 i wyższy. Więc ta umiejętność, ta umiejętność jest zupełnie, bezowocna będzie, po prostu jest kiepska, nieprzydatna zupełnie. Umożliwia regenerację zdrowia pod wpływem alkoholu? Nie. Zwiększa odporność na ogień? Nie. Ale właśnie, moment, jeszcze inne mogę dopakować bardziej, na przykład zwiększa koszt ulepszenia broni. Zmniejsza, no. O kurde. Aby coś zwiększało. Szansa na znalezienie broni w dobrym stanie? To nie jest aż takie ważne, można zawsze ulepszyć. Znowu alkohol, no nie wierzę. Zwiększa obrażenia zadawane bronią jednoręczną? Zwiększa zasięg rzutu bronią do walki wręcz? Ej, dobra, weźmy to. A czemu nie? Od razu zapełniło się. To pełne. Nie ma co się rozdrabiać na drobne. Ale dobra, kochani, nie, serio. W tym miejscu ja skończę ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie i misję ostatnią, mam nadzieję, ostatnią. Dokończymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Chyba słyszałem ten krzyk.